28 maja, godzina dobija 14, więc idealna godzina na wyjazd. No i Skodunia gotowa do drogi, poza oznakowaniem zasadniczo służbowym. Doszło tutaj parę rzeczy, chociażby jak już jesteśmy z tyłu, to tu klap już nie będę otwierać, nie ma kluczyka. Tu jest związka kabli i dlatego mi nie działało ogrzewanie, żeby wycieraczki i wsteczne, bo trzy kabelki były przecięte. Teraz działa wszystko. Zmienione amortyzatory z tyłu i we wnętrzu, może w sumie te kluczyki wyciągnę z drzwi. I we wnętrzu na drogę, tak, doszło CB radio, które jak było nowe, jeździło jeszcze w Malucha, później też w Skodzie Favorit, więc rasowo. Rozdzielacz, żeby jakoś mieć przyłącze prądowe, radyjku już było wcześniej. To nadal jest fejkowy przycisk, to nic nadal nie włącza. I poza tym tutaj nie zmieniło się nic, no jeszcze wiatraczek, żeby chłodził telefon. Ale tu jest przycisk, którego tu być nie powinno, którego tu nigdy nie było, bo tu była zawsze zaślepka. I żeby odpowiedzieć na to pytanie, to od czego to służy, idziemy pod maskę. No, także tutaj był na początku problem jeszcze z uszczelką pompy wody, którą zmieniałem wcześniej, samą pompę. I trzeba było zrobić to jeszcze raz. Już jest zrobione na nowo, jest zrobione dobrze, wszystko jest uszczelnione silikonem. A tutaj są zrobione nowe kable do czujnika temperatury w skrzyni i tędy wychodzi dodatkowa wiązka, o tam, o, gdzie czujnik włącza wentylator i mogę go sobie tamtym przyciskiem ze środka włączyć. Także można powiedzieć, że fura dostała porządny serwis, oczywiście też serwis olejowy dostała chwilę wcześniej. Już z miesiąc temu będzie. No i antenka od CB jeszcze leży, żeby się zmieścić w garażu. No i to jest moment, w którym pora ruszyć. Dzisiaj kierunek Poznań, także tam 300 parę kilometrów do przejechania. No i zobaczymy, co tam się będzie działo na trasie, czy cokolwiek się będzie działo, bo jest przecież 14, więc się korkuje, więc wspaniale, wyjazd z Gdańska będzie po prostu cudowny. No i pierwszy jakby kamień milowy osiągnięty, to znaczy wyjeżdżam z Gdańska i ogólnie jest dobrze, wybitnie się nie korkuje, no i na plus Skoda się nie gotuje, nie wiem czy widzicie zegary, jestem ciekaw czy na tym paliwie dojadę do Poznania, bo do Wrocławia raczej nie, ale do Poznania się raczej uda, także co, 18.46 na miejscu mam być, dobra, o ale star zajebisty, o, piękny, wspaniały, cudowny. Szybka przerwa, bo telefon mi się zagotował, więc poszedł do lodóweczki. Śmieszna polska sytuacja. Orlen, benzyna 6,62, olej napędowy 6,61. Tuż obok, jakaś stacja dziwna, benzyna 6,59, olej napędowy 6,58. Jak to ma sens? Jak to się opłaca? No, tak poza tym to i tak sobie muszę poczekać, aż mi... telefon się ochłodzi, bo wiatraczek jednak zbyt dużo nie daje. Po 15 km telefon się zagotował. Wsadzę sobie go tutaj, zasłonię mi, nie wiem, kontrolki te, bo mniej istotne. I tyle. Powiem wam, że ta 22 to jest w gorszym stanie niż te drogi przez Zadubia, którymi jechałem wcześniej. Bo tu jakieś takie dziury, no co, Berlinka, nie? To na płyty. Lali asfalt. No ale dobra. Jest pięknie. Kolejny świetny obraz Polski w budowie, czyli wahadło. Ale jest kulturka, jest przyjemnie, a mi jest już gorąco. I fajnie, bo gotuje mi się telefon, gotuje się ja, ale Skoda się nie gotuje. Więc jest dobrze. Jest dobrze, jest już czersk. Także już w zasadzie 22 cały czas pełna kulturka. Nawigację sobie wyłączyłem, bo zaczęła mnie wkurzać, bo prowadziła po jakichś zadubiach strasznych. I jadę na znaki, także zobaczymy, czy ta metoda się sprawdzi. Na chwilę obecną jest ładnie. Ładnie jest w Czersku. W sensie takie ładne miasto. Chwilę przed Czerskiem ktoś w ogródku wrastał starego Defendera, tak na sprzedaż. Taki dosyć mocno wrośnięty. To był chyba 110. Tak mi mignął w takim piaskowym beżowym. Także dosyć ciekawe, także jakby ktoś chciał, to sobie tam wrasta, bo taki dosyć solidny wyrost, chyba przestawiony bliżej płotu, po prostu typowo pod sprzedaż.
Także ja sobie stoję dalej. No i co? No i zobaczymy, co tam dalej drogę przyniesie. Dobra, muszę cię trochę przeprosić z tym, co mówiłem wcześniej, że 22 była w jednym momencie gorsza niż te drogi po Zadupiach, ponieważ tu, jak widać, już mamy nowy asfalt, tu się dzieje, tutaj kopią. Także, no, przyznam, jestem pozytywnie zaskoczony, robią drogę dobrze. No bo Berlinka to był asfalt często wylany na płyty, nie? Więc no, tutaj jest... Tu jest już ładnie. Zobaczymy, jak będzie dalej, no bo jest kolejne wahadło, nie? Więc zobaczymy, jak będzie dalej. Jeśli taki asfalt będzie, no to bajka, to bajka. No i Skoda nawet w korku grzecznie trzyma temperaturę. Jest dobrze, jest naprawdę dobrze. No. I już jakieś 100 km za mną, to oznacza, że zostało z 200. No w sumie 1/3 to nie jest źle. Tak narzekałem na to, że było gorąco, nie? No to robi się burzowo, ale możliwe, że ja tą burzę ominę. Ale już jest chłodniej, więc już się przyjemnie jedzie. No ale aura jest bardzo burzowa, a parno jest tak, że już nawet czapkę zdjąłem. Już sobie leży tu. Pa! A jak ja ściągam tę czapkę, to znaczy, że jest poważny, bo czapkę mam zawsze na głowie. Ale ja bredzę. No i czuchów przywitał mnie deszczem. I tak wiem, że mam źle ustawione wycieraczki, muszę sobie to ogarnąć. Przejazd kolejowy. Przynajmniej są tory, było jeziorko. Jest ładnie, tylko najgorsze jest to, że pada i nadal jest gorąco. W sensie już jest trochę chłodniej, ale nadal jest gorąco. A musiałem zamknąć okno, żeby mnie nie napadało do środka. Dobra, jedziemy dalej. Gdzieś tu podobno za Czuchowem będzie jakiś fajny zajazd. To sobie obiad zjem. Pięknie jest. Uwielbiam takie miejsce. Opuszczona stacja paliw, która się nawet chyba kiedyś jarała. Stary ten pylon stoi. Nie będę tu włazić, bo dach jest w takim stanie, że mógłby mi się na łeb zawalić. No, ale jest klimat. Jest klimacik potężny. Najciekawsze jest to, że chwilę temu wyjechało stąd wozidło, także coś tu się dzieje, bo tu jest wjazd, a tamten jest zastawiony bloczkami. Także nie wiem, ale jest naprawdę ładnie i bardzo lubię takie miejsce. Jest klimacik. Jest pięknie. Chciałem złapać jakiś ładny kadr na zewnątrz, ale leje. Więc no, minęło jakieś 180 km. Zajazd pod Gaję. Także pora na jedzonko i dalej w drogę do Poznania. Już Wielkopolska, więc praktycznie na miejscu. Połowa drogi już dawno za mną. O, a tamtego białego mana, o tam stoi. Pewnie zoomuję jakoś z ciągnikami. To gościu mnie wyprzedzał chwilę temu. W sensie dłuższą chwilę temu. Ale no, cud Sybiradia. Było, ziomku wyprzedzaj mnie i ziomek mnie wyprzedził. W sensie ja wiem, że to dosyć normalne jest, ale ja się cały czas jaram Sybiradiem, bo to jest po prostu wspaniała sprawa. Chciałem wam coś pokazać, coś nagrać, ale jadę. Droga cały czas wygląda tak. Kompletnie nic specjalnego. Minąłem Piłę. Do Poznania zostało tam 70 parę kilometrów. O, Poznań, Kamionka, Gieszkowice. O. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie to jest. No ale no powoli dzień pierwszy, czy tam dzień zerowy, czy w sumie dzień minus jeden, bo jutro będzie zerowy przejazd do Wrocławia. Powoli dobiega ku końcowi. Nie wierzę w swoje szczęście. Trafiłem w kolejną piękną stację. O, proszę bardzo, jestem jakieś 40 km od Poznania już. A tu proszę bardzo, jeszcze instrybutory się zachowały. Tam do LPG i nawet butle. Octanex. Jest ładnie. Jest ładnie tutaj, nawet w sumie to była chyba jakaś budka tam. Ale nie ma. No i tylko dwa instrybutory zostały i dziura. Uważajcie, drogie dzieci, nie wpadajcie do dziur. Ale jest fajnie. Jest naprawdę fajnie. No i o, Skodunia, tam sobie coś jedzie, stare latarnie jeszcze. Fajnie, kurde, fajnie. Chciałem wam jeszcze pokazać jeden zajazd, w sumie takie bistro, takie pod gołym niebem, które mijałem, ale niestety wszystkie wjazdy były zagrodzone. A za bardzo nawet nie miałem gdzie się postawić, żeby podejść kawałek, bo to przy dosyć ruchliwej drodze. Także dalej pada, dalej jadę i mam 35 km do Poznania. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze. 38 minut podaję.
Ja w to wierzę. Zobaczymy, jak w Poznaniu się sytuacja będzie klarować z ruchem. Wielkie szambo wielkopolskie! I w tym momencie pozdrawiam wszystkich oborniczan i wszystkie oborniczanki, jeśli tak się odmienia mieszkańców oborników. Obornik? Oborników, obornik? Wie ktoś? Niech weź, weź ktoś mi powiedz. Boja. I sprawdzamy stan paliwa, 6,53 za benzynę. Nieźle, nieźle. Rozsądne ceny macie w tej Wielkopolsce, nawet. CB. Przed chwilą na CB ktoś komuś mówił, że naczepa się odpina. Ja sobie nie myślę, że mam źle, bo mi się z Kodą dobrze jedzie. Ale tak sobie teraz jechałem i spojrzałem, że niektórzy mają gorzej. Bo z naprzeciwka jechało wojsko. Honkerem. No cóż, powiat poznański, gmina Suchy Las. Dojeżdżamy do granic Poznania. Chociaż ten żart prawdopodobnie padnie jeszcze raz. Ale tego pewien nie jestem. No, ale ogólnie płasko Polska. Fajnie się jedzie, jest naprawdę płasko. Widoków za bardzo nie mam, jakieś drzewa są przy drodze. O, ale tutaj coś widać. Aha, no tak. Widać płaskie pole. Chciałem złapać ładny kadr z tablicą, z nazwą miejscowości. Ale nie widziałem jej, była trochę zasłonięta i nie udało mi się złapać kadru w porę. W każdym razie dotarłem do granic Poznania. Ludzkiego, wszelkiego Poznania. Stolica Pyr. Aż bym zeżarł pyrę z gzikiem. Co tu się je. W buchta wiary tej. Dojechałem. Jestem w Poznaniu, także pierwszy dzień zakończony. 326 kilometrów. To ja idę spać i rano ruszamy do Wrocławia. W sensie ruszamy, sam ruszam, bo jadę sam. No wiecie, o co chodzi. Dobra, Skodunia jeszcze na ssaniu. Paliwo muszę dolać. Ale jest 9 rano, więc nie popełniam wczorajszego błędu. Kierunek Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, a potem Wrocław. Także w drogę. Jednak ta 9 taka głupia to nie była, bo korkuje się więcej tak jak tutaj, czyli tuż przed światłami. Ja już jestem w komornikach, czyli wyjechałem z Poznania. Nie jest tak gorąco i telefon, mam nadzieję, że mi się tutaj nie ugotuje. Poza tym, no sobie jadę, no co mam więcej powiedzieć. Jadę i najpierw Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej, a później Wrocław. Słuchajcie, trafiłem po prostu w wspaniałą stację, pomijając fakt, że wrastają sobie ciężarówkę Rabena na jej terenie. Pana. Ale jeszcze z tablicami. Chyba nie taki wzrost. To benzyna tu kosztuje 6,14 za litr. Gdzie w Poznaniu dobijało 6,70. I kawa do swojego kubka jest tańsza. Także nie jest to sponsorowane, choć mogłoby być, ale polecam stację Pieprzyk w gminie Kościan. Naprawdę. I bardzo miła obsługa przy okazji. Także jakbyście kiedyś wyjeżdżali z Poznania w kierunku Wrocławia starymi krajówkami. Fotorada. 400 metrów. Fotorada. Ograniczenie prędkości 60 km na godzinę. To w drodze na Czepin. Fotorada. Jest 400 metrów. Genialna stacja, polecam. No i jest fotorada, to prawda. Ogólnie zrobiło się gorąco. Bardzo gorąco. I nie bijcie, ja zawsze myślałem, że Leszno to jest taka dosłownie mała wieś przy drodze. A tu się okazuje, że jednak takie całkiem kurde duże miasto. No, także Leszno. I do Jaworzyny Śląskiej 130 km. Także jest dobre tempo. Jest godzina 11:21, więc zaczyna się robić coraz cieplej. I chłodniej szybko chyba nie będzie. Chciałem powiedzieć, że Dolny Śląsk ma ładniejsze drogi niż Wielkopolska. Ale zanim sięgnąłem po GoPro, to zaczęła się taka droga. Może i jest głośniej, może jest troszeczkę bardziej krzywa. Jednak zdecydowanie na plus jest to, że jest też bardziej przyczepna. No ale mamy Dolny Śląsk. Jest dobrze. Jest do... O, dobra. Zaczęły się dziury. Może niekoniecznie jest tak dobrze. Ligota. No dobra. No i tak jest lepiej niż na objeździe, który chwilę temu był, bo wtedy musiałem jechać tak, no góra 50, bo myślałem, że coś urwę. A szkoda tak urwać, tak po prostu w ogóle szkoda urwać, a tym bardziej przed samym startem rajdu. W każdym razie, tak, coraz bliżej,
coraz bliżej startu, coraz bliżej Muzeum Kolejnictwa, coraz bliżej Wrocławia po prostu. Jest dobrze. Właściwie jechałem do chyba najsympatyczniejszej gminy w Polsce, ponieważ gmina nazywa się gmina Wińsko i jest tutaj w okolicy miejscowość, w sumie wieś Wińsko, w której robili Wińsko bardzo spójnie, w sensie jak dla mnie perfekcyjnie i nawet drogę mają ładną. Jest fajnie i do Jaworzyny 82 km, także już coraz bliżej. Nie, ale naprawdę jest ładnie. Tak sobie jadę teraz tymi wioskami i widoczki są naprawdę fajne. Jakieś pole, jakiś las, jakaś waląca się stodoła. Takie fajne właśnie wiejskie klimaty. Chociaż jak mnie jakiś Ursus mijał z naczepą z obornikiem, a ja mam otwarte okno, no to tak miło już nie było, ale wiejski klimat. Niech tak będzie. Znak twierdzi, że to jest Odra. Ale to takie troszeczkę zarośnięte jest. W sensie, no jest tam jakaś woda, ale ta Odra taka, kurde, marna. W sensie zakładam, że jak są opady i wylewa, to jest tego więcej, no. Ale most za to ładny, o. Tutaj dla wszystkich, którzy lubią mosty, a wiem, że tacy ludzie istnieją, to zobaczcie w ogóle, jaki ładny most. Taki cały nitowany i w ogóle fajnie jest. Ej, kurde, ścinawa, co to jest? Co to za nawierzchnia? Z jakąś łatą asfaltu tutaj. Jak po tym jechać normalnie? Rowerzysta jedzie takim samym tempem jak ja. O. No i co? No i tu się już zaczyna normalny asfalt. Po co te 300 metrów druku, ja się pytam? No kurde. No i akurat skończyła się ścinawa i zaczął się asfalt. No halo. Dlaczego? Co to ma znaczyć? Nie podoba mi się to. Dajcie taki asfalt cały czas. I tak jadę wolno, ale przynajmniej szybciej niż po tym bruku. Kolejna część Urbexu z Biturbo. Patrzcie, jaki ładny sklep. Bossman, Rock, Magnum, MK Cafe, jeszcze stare logo. Nawet lady w środku jeszcze zostały. Jest klimacik. Jest klimacik, a do Jaworzyny zostało 60 km. Skodunia sprawuje się świetnie. A ja już tutaj, jak to zobaczyłem, to już zawróciłem, żeby pokazać wam. Jeszcze się samemu przyjrzeć dokładnie. Poza tym w ogóle to jest opuszczone. Za tym domem gospodarstwo też jest opuszczone. Tu jakiś w ogóle parking na trawce, jakieś opuszczony plac zabaw, coś takiego. No i przystanek autobusowy. Czyli PKS dojeżdża. Dobra. Idę dalej, bo już blisko zostało i o. Przegrzewanie. Klik, wyłączy mi. O, nie wyłącza mi, czyli wystarczy. Wystarczy jak jest tutaj. No, że nawet podczas ładowania się jakoś wybicie nie grzeje. Dobra, ogień dalej. Fajna droga. Nie ma co. O, wahadełko. Gość sobie na czerwonym przejechał. Wspaniale. No dobra. Polska w budowie, rozdział kolejny. Zrywanie asfaltu koparką. Ale zapewne pojawi się tu ładny. Mam nadzieję. Chociaż ten, co w sumie jest tutaj, to wcale nie jest taki najgorszy, po którym dzisiaj jechałem. Nie ma tragedii, jest krzywo, jest dziurawie, ale bez tragedii. No dobra, dobra, dobra. Zmieniam zdanie! O Jezu, tragedia. Ale robią, tego im odebrać nie można. Toczę się w korku. Chciałem przed chwilą pokazać znak, że do Muzeum Kolejnictwa zostało 11 km, ale korek się posunął, a GoPro z jakiegoś dziwnego powodu nie chciało się włączyć. Także zostało mi 11 km do Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej. No, po drodze jeszcze trafiłem, na jednym podwórku ktoś wrastał Forda Taunusa i beczkę Mercedesa, na innym Volkswagena, chyba Kibelwagena, ale nie jestem tego pewien, a na podwórku jakiejś firmy wrastał sobie kras z zabudową dźwig. Także fajnie, jak wrastać to z przytupem. O, tu też coś jest. Jakiś widlak chyba. Nie wiem. O, magnumka. No, także o. W lewo skręcam na Wałbrzych i Świdnicę drogą 374. Drogą wojewódzką. Także liczmy na to, że będzie jakaś fajna jakość tej drogi, bo tyle razy, co ja bruk trafiłem po drodze, to
To był dramat, to był po prostu dramat. No ale przynajmniej widać, że były roboty drogowe, więc coś z tym robią. No i udało się. Skoda była bardzo grzeczna. Jest i Muzeum Kolinstwa w Jaworzynie Śląskiej. Krzywo mi się zaparkowało, ale dojechałem, także pora troszeczkę pomikolić. Wezmę kamerę ze sobą, może coś się uda nagrać. Czy raczej coś się uda, na pewno coś się uda. Skodunia. I przed wejściem do muzeum jest karteczka, żeby podnieść, opuścić rogatkę. A przejazd kolejowy jest czynny, także o. I odchodzę z powrotem i ogień. Tak, zdecydowanie lubię sobie pomikolić. Nie opatrzę tutaj niczego jakimś kreatywnym komentarzem. Po prostu kolej. Stara, dobra, kolej. Chociaż parowóz to już trochę za staro jak dla mnie. Ale znam kogoś, kto parowozy lubi. Oj, kadę sobie przejeżdża. O, rośnie w tędrze. O, jest stary napis jeszcze, Jaworzyna Śląska. No, ale tędy musiało wiać. To czy na pewno wiało. To jest chyba jakiś Gantz Mavak. Tak, oczywiście. Trochę taboru czeka na renowację. Nie było żadnego zakazu wstępu, więc chyba mogę tu wleść. Tego jelcza było widać z drugiej strony chwilę temu. Ale też jest fajne. Fajny klimat tu jest. W sensie, jak ktoś będzie kiedyś w okolicach Jaworzyny Śląskiej, to zdecydowanie polecam muzeum. Rumun ST43. O! I to 002. Druga sztuka. O, motor. Ciekawe, czy będzie widać. Fajnie było, gdyby było widać. Potężna bestia. Wspaniały jest. Kurde, Rumuny mi się zawsze podobały. No, ogołocony. Oby dostał tą renowację. Tam Tomek w ogóle. O. Więcej wagonów czeka renowację. Jakoś wagony są poza jakimś kręgiem mojego zainteresowania. Przynajmniej te towarowe. Ale te pasażerskie, druga klasa. No. Zakaz wstępu. Dobrze, nie wejdę. Fajnie, że tutaj przynajmniej to stoi po tej stronie płotu, a nie jak w Kościerzynie. Niektóre sobie stoją za płotem. W ogóle fajnie tak przyjechać w środku tygodnia, jest pusto. Ale zarosło. Ciekawe, czy ja w ogóle to gadanie swoje zostawię, czy to wypnę. No i sobie rozjazdu nie przełożę.
Może tutaj lepiej. SA 102002. Oj. Szyby nie ma. No. Mi się wydaje, czy one jeszcze niedawno jeździły. Nie wiem. Tam nie przejdę. Trzeba wracać tą samą drogą. Właśnie, ja myślałem, że to jest pasażerski. Czytanie ze zrozumieniem się kłania. Bagażowy. 17 ton masy własnej. 34 rocznik. Wars, warsem, ale tu jest coś lepszego. Jedyny taki, zobacz. Próba, nieudana próba przerobienia ET22 na pociąg pasażerski, na lokomotywę pasażerską. Powstał EP23. W całej jednej sztuce. Może i było szybkie, ale za to nie skręcało. Jeśli pamięć nie myli. O. Chodźmy sobie tutaj. Fabloczek, to jest 301D? A nie, to jest SM30. A, się teraz popisałem. W sumie wyroby Fabloka wszystkie wyglądały dosyć podobnie. No tu kaczątko, kaczuszka, SM03. Trochę tego jeszcze jeździ. Praktycznie nie można włazić. Ale kamera wejść może. Tam osa nawet sobie pod sufitem lata. To jest co? SN80. Wykupione? Otrzymane? Nie wiem. SN80. Nie wiem, czy to... O, jeszcze te tabliczki i te firanki. To jest to. Wtedy to było. No i ja jestem. No i SA-102 z drugiej strony. Wleźmy do wagonu. W wagonie jeszcze dzisiaj nie byłem. O. Wagon kurty serii GBKL. 38 rocznik produkcji niemieckiej. Przedział typu pasażersko-szatniowego. Fajne klucze. Do samochodu mi się nie przydadzą. Piwa. TY2. Klasyka gatunku. Chyba najpopularniejszy polski parowóz. W sensie wyprodukowany największej ilości sztuk, ale trochę widzę ogołocony, przynajmniej ze wskaźników.
EU04. Niemiec. Więc jeśli ktoś powie, że wszystkie parowozy wyglądają tak samo, to jest po prostu kolejowym rasistą. I obrotnica działa. Działa ostatnio w niedzielę, a jest środa. No i nie trzeba jechać pociągiem, żeby pójść do Warszawy. I teraz tak. Tutaj. Ale rower. Ogrzewanie i kuchnia. W sumie logicznie, na środku. Więc będzie ogrzewać cały wagon. Prycze plus walizki i rower. Ten już jest powojenny, a ten, w którym byłem przed chwilą, jest jeszcze przedwojenny. Sprzed II wojny światowej. Także, kto wie. Ten wagon, ze względu też na posiadanie budki dla hamulcowego, mógł jeździć do Auschwitz. Tu mnie jeszcze nie było. O, EP23, czyli próba przyspieszenia i upasażerowienia ET22. No, nie wyszło. Tu za płotem też dobre rzeczy stoją. O, też Tomek jakiś zaskoczony. Fajnie, że tu nigdzie nie ma jakiś dron nade mną lata. Fajnie, że tu nigdzie nie ma żadnej tabliczki, która by zakazywała włażenia mi gdzieś. OKI-2. Wagon. Te drzwi to chyba nie stąd, chociaż w sumie nie zdziwiłbym się, gdyby były stąd. Lokomotywa Zbysio. Czyli 410D. Dzień dobry, panie Zbysiu. Trzecia klasa dla niepalących. Chyba jakiegoś ptaka wystraszyłem. Ciekawe, czy mi zaraz kamera... ciekawe, czy mi zaraz bateria w GoPro się padnie. Wszystko wskazuje na to, że tak. No nic, wtedy po prostu będę nadawać już ze Skoda, a ja się jeszcze tutaj będę dobrze bawić. Kolejny parowóz. A tam stoi Skoda. A tu zmieniamy kanał na trzeci. Kolzem? Jeszcze lepiej. Nie wiem, czy wiem, ale z tego, co się orientuję, to może mieć silnik Andoria i skrzynię z żuka. Tak mi się coś kiedyś obiło o uszy, ale tego pewien nie jestem. Jakby Skoda odmówiła współpracy, to ja wiem, że jestem w dobrym miejscu, bo mogę sobie usiąść tutaj i czekać na pociąg.
Pytanie, czym się doczekał. Bo mi się wody lepić z kranu. Ale, o, wagony, o, tam nawet można wejść. Idźmy tam, póki jeszcze bateria jest. O, ale może tutaj jeszcze. Normalnie park rozrywki dla dużych chłopców, naprawdę. Tu można na górę wejść. No i powiem, że widać, że to jest 2,5 hektara Mikolenia. To jest naprawdę bardzo duży obiekt. I dźwig węglowy. Dźwig węglowy. Pług. TR-202. To chyba nie dla mnie. Tu wydaje mi się już tak dosyć cywilizowanie pod względem, no w porównaniu do innych parowozów, nie wiem, nie znam się. To chyba bezpieczniki były, siedzonko. Nie wiem, pewnie teraz bredzę, jak ktoś się zna na parowozach i wagonach, to mnie zaraz pewnie zje w komentarzach. Ale ja się tylko powierzchownie interesuję. Ja się tutaj przyszedłem dobrze bawić po drodze na Star Trek do Kokuta, a nie się wymądrać. Także idziemy do tamtego wagonu, który tam stał sobie otwarty ze schodkami, bo tutaj w ogóle w każdym wagonie widzę, coś jest. Tu coś jest. A, chyba jakieś zagadki czy gry. Chyba dla dzieci, bo coś dostawałem zaraz z biletem. Jakieś zagadki, coś takiego. Ale kanał. No i nie zdążyłem nagrać całego muzeum, bo mi bateria w GoPro padła, a zapasową zostawiłem w samochodzie. Oczywiście. Było świetnie, było cudownie, a teraz pora ruszać do Dominiki, znanej szerzej jako Gratowiedźma. A i po drodze jeszcze przy okazji coś zjeść. Także kierunek Wrocław, 66 km. Czyli w zasadzie zaraz będę. W drodze do Wrocławia trafiłem chyba do jakiejś stadniny. I patrzcie, jakie fajne są ruiny tutaj. Jakieś pałacu. Belka jest, to nie będę wchodzić. Pewnie grozi zawaleniem. Ale jest po prostu piękne. No i jakaś sadzawka, tam konie. Jest pięknie i to chyba faktycznie jakaś stadnina jest. Tak to wygląda. Tu w ogóle jakie powozy. Nie. Także jest ładnie. Ja sobie stanąłem tak o całkiem średnio. Bo to było szybkie hamowanie, jak ja zobaczyłem te ruiny. Dobrze, że nikt za mną nie jechał. No ale miejsce jest potężne. Wspaniałe ruiny. Na dobrą sprawę nie wiem, gdzie jestem. Gdzieś na drodze z Jaworzyny do Wrocławia, jakieś 10 km za Jaworzyną, a będę jechać chyba przez kąty wrocławskie, czy jakoś tak, nie wiem nawet. No, ale ruiny po prostu piękne. Tu jest naprawdę wspaniale. Ciekawe, czy to jest pałac na wodzie jako pałac na wodzie, był w sensie, czy
czy po prostu to była jakaś fosa, bo tu widać, że zarosło. Bo jeśli to jest pałac na wodzie, to jest to jeden z niewielu, które się ostały. No na pewno w bodajże Karżniczce jest jeszcze jeden, ale jeśli to nie jest pałac na wodzie, tylko po prostu taki pałac, to jest potężne. Tylko do tego w Karżniczce można wejść, ale w ogóle ten most z takimi łukami pięknymi. No, jest to jakieś. Zdecydowanie jest to jakieś. A ja w ogóle komuś tutaj wbiłem na teren. Bez pytania. Możemy... Panków. Chyba w Pankowie to jest jakiś ciek wodny. Jakiś z nazwą? Chyba bez nazwy. No to pora wrócić do samochodu i hit the road jack. O, ale krzywo stanąłem. Zacząłem się wytaczać z samochodu. Dobra, to co? Kluczek do stacyjki zostało 51 kilometrów. Dobra, ręczny trzyma. To trzeba przyznać, że ręczny to mam dobry. No, od razu już się ładuje. Nawet się nie przegrzewa teraz za bardzo, także w tym momencie przerywam nadawanie. Jeszcze otworzę sobie szybkę i dalej w drogę. No i Wrocław pełną gębą. Jest i Wrocław, proszę bardzo. Malowanie autobusu na dowód. I dlaczego mówię, że pełną gębą? Ponieważ już zdążyłem sobie postać w korku. Więc... tak, Wrocław. No nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest to Wrocław. No, ale przynajmniej Skodunia się nie gotuje wciąż. Więc no po 700 kilometrach brak problemów z chodzeniem to oznacza, że jest dobrze i że raczej nie powinno być tych problemów do końca. Także jadę dalej i zaraz będzie koniec na dziś. O, i linia A do Krzyków i 107 też do Krzyków. Fajna dzielnica, taka może sobie zbić pionę z gdańskim Wrzeszczem. Nie mam żadnego pojęcia, na jakiej dzielnicy ja jestem. Aż tak Wrocławia to ja nie znam. No i Wrocław i zajezdnia przy Legnickiej. Także z rzeczy takich z trasy to było na tyle na dzisiaj. Także już nie będę nic mówić dzisiaj, nie będę już sobie chyba nic nagrywać, chyba że zajezdnię będę mógł pokazać. I jutro do Ławy.